W ostatnim odcinku troszeczkę namieszałem. Oczywiście witam was bardzo serdecznie, pamiętajcie łapce oraz subskrypcji, a ja przechodzę, tak jak w każdym odcinku, do rzeczy. Troszeczkę namieszałem pod tym względem, że te style tutaj nie powinny być. Dlaczego? Ponieważ chcielibyśmy, aby wszystkie style były w oddzielnych plikach. Te style i tak nam nie będą potrzebne, także na razie je usunę. Tutaj usunę import style, a następnie wypadałoby usunąć stąd ten style wrapper. Tutaj będzie oczywiście div i tutaj też będzie div. Musimy jeszcze usunąć sobie style text, zostawmy sobie H1, żeby nie wysypało nam błędów. W tym odcinku opowiem wam troszeczkę więcej na temat tego, jak w Atomic Design ja stosuję style, w sensie jak ja tworzę pliki i foldery do styli. Tworzenie folderów już wam pokazałem, jest naprawdę banalne. Po prostu w momencie, kiedy mam jakąś molekułę albo organizm, no to mam ten folder o takiej samej nazwie w każdym z tych folderów. I na przykład w naszym przypadku, jak mamy molekułę Book, a następnie chcę tworzyć style do tej molekuły i te style zwykle stylują nam jeden element, no to wrzucam je do atomów, do folderu Book. No i taką przyjąłem konwencję, że jeżeli nasz styl styluje tylko jeden element, no to jest to w moim przypadku atom. Natomiast kiedy tutaj chciałbym ostylować, załóżmy jeszcze wgłębić się w to i tutaj byłby na przykład span, to z definicji Atomic Design byłaby to już molekuła, więc wtedy po prostu ten styl wrzuciłbym tutaj do elementu Book. Tutaj oczywiście już zależy, jak stylujecie to w waszej firmie, jak stylujecie to w waszych projektach, jak tworzycie te komponenty, no bo na przykład z racji tego, że ten komponent Book już troszeczkę nam się rozrósł, to można byłoby się zastanowić, czy nie jest to organizm. Ale w tym kursie tak bardzo się nad tym nie będziemy zastanawiać, bierzcie na to poprawkę, że może to być w praktyce troszeczkę inaczej. Natomiast zamysł jest taki właśnie, jak widzicie. W tym odcinku tyle, w następnym pokażę wam działanie propsów w Style Components, czyli coś, co tak naprawdę pozwala wam stworzyć naprawdę wspaniałe projekty, wspaniałe style. Także nie zatrzymujemy się, lecimy dalej, trzymajcie się, cześć.